Cześć, witajcie w naszym customie. Jestem Frodo, AGM ze mną. Cześć, w Biohazard gramy. Tak, fajny taki customik i mamy pełno dźwigni i zaś jakieś Wiesz co, tutaj zagadki. bym na razie porozbijała te wazy. Właśnie A, próbowałem w nie da poprzednim się. odcinku i się nie dało. A, tyle w ogóle tego. Tyle dźwigni. No, dźwignie No ale są. może się tu rozejrzymy, może jakaś podpowiedź. Jakiś hop na koniu, ciekawe czy wstanie. No właśnie jestem tutaj. I co my tutaj mamy? Tu jest jakieś przejście, jakiś korytarz. Co tam jest? Jakiś sztylet za nim. A czekaj, tu można otworzyć. Widzisz, jak przez kratkę to widać kombinację, jaką mam zrobić. Aha, czyli to na tym Czekaj, by tutaj polegało. jestem, jakaś drabina jest, czy coś? Co to jest? Gdzie ty Takie jesteś? wielkie drzwi, urządzenie. Tu trzeba jakieś klucze w ogóle. Raz, dwa, Ile? cztery. A, poszłaś tam, w tamtę mańkę. No ale to tylko zobaczyć tutaj, Dobrze, nie? Czy dobrze. coś. No ale widzę, że każde drzwi ma kombinację dźwigni. To jest proste jak... No dobra, no to... Które No to bierzemy które sobie? robimy? O, weźmy sobie może tam od tego... Gdzie ten posąg jest, nie? Ten gościa na koniu. I na przykład, jak się tu schodzi po schodkach, to weźmy te prawo. Tam jest tak. No to ja nic nie widzę, że tam co było. No Tam tam... jeszcze leży tam coś. No leży, a weź spojrz tak troszeczkę wyżej, jakby na ścianę, przy samym suficie. Jest kombinacja dźwigni. Nie To może widzę lornetkę nic. weź i poświeć tam. To jest tak, te dwa nie. Czyli Dwa następne, dwa tak. góra, dwa góra, dwa dół i góra. Dwa góra, dwa dół. Dobrze I mówisz. góra. Tak. Poczekaj, bo wpadnę? Nie, nie wpadnę. Czy tylko te? Poczekaj, dwa góra. Dwa dół i jedno góra. Jedno zostawiasz. No. W ogóle jak się nazywa ten level? Lever... Rever. Lover floors. Love. Lover floors. Floor. Floor to jest jakieś... Lover, Co to flower. Jest? To jest... A co, jakieś berło, ej. No ale mogłabyś? Jakieś berło bierę. No i to takie się taki kryształ to zawsze daje, nie? Tak? O, nie wiedziałem. No, tak, tak mi się wydaje. No idę tu dalej, no, nie? Herbalsy mam. Larę już odpaliłam. Oczywiście ja też. Tutaj z drugiej strony nie ma nic. No i co? I są schodki. Schodki do są góry, do nie? góry. Czy ta kula jakaś coś takiego? No jest? Właśnie, też już bokiem, Może bokiem poszłam, bo się bałam. Boczkiem, boczkiem. Nie ma nic. O, tutaj coś leży znowu. Gdzie? Naboje. Aha, no tylko aha. No w sumie dobrze zrobiłeś. Nie, dobra. Zaś I... Czy tutaj jakiś sierp nie spadnie nic tutaj na łeb? No i co, i zaś jest ciemno, ty. O matko, jakaś wielka lokacja z drzewem. Pokaż. Jakie tu fontanki. No bo leci już jakieś pleszysko. O matko bosko. Te kruki to są zniszczone. Wiesz co, wydaje mi Ale się, jaka że... ładna lokacja, ej. Pięknie, no. Wow, ładnie zrobione drzewo takie. Wydaje mi się, że tutaj my będziemy, każda lokacja będzie nam dawać jeden z tych kluczy. Mój Boże, widzę jakiś przycisk w ścianie. Tylko trzeba Ale się na do góry dostać. Jesteś, czy na dole? A nie, dwa przyciski. No jak się przejdziesz przez te drzewo, to tak zobaczysz jakby po lewej, po prawej stronie, tak na górze. Aha, jeden jest z drabiną. No, z drabiną. No. To co, ciskamy te przyciski najpierw? No i robimy. Bo czy na dole, dół, po... na dole widzę dźwignie są jakieś, więc nie wiem do czego to miałoby. A my tam doskoczymy w ogóle? To tą jakąś rybę chyba można odsunąć. Nie, ja już zlazłem na dół, bo się nie da. To się nie da. No to tylko jednego przycisku doskoczyć. To choć no jeszcze tego sprawdzimy dół. Drabinką by się chyba dało, nie? A co to w ogóle te dźwignie? Tu jest jakiś symbol na tym. A, otwiera po prostu kratkę. Na dole naboje są. W rogu. A, Co się dzieje? Na... O Jezus, wystraszyłem się, kurde. Boże, ja pierdolę. Straszyłem się. Nic mi się tu nie stało, a już zesrałem się. O! A czy te psy truły? Nie wiem. W każdym razie ja już... No zginie tutaj jakiś jeden z drugim, czy nie? A to ile ich jest? Boże, dwa mi wyskoczyły. Otworzyłam tą kratkę, a co tą rybę mówisz, że przesuwać? Nie. No właśnie miałem wrażenie, jakby coś można Bardziej było. Chyba tutaj ten postument, a
Żeby gdzieś doskoczyć koło ryby, jest taka platforma. Platforma, wiertnicza. Nie, ona nam do czegoś da. Aha, żeby doskoczyć do tego przycisku. Do przycisku, no to dobra. To tak sobie ustawimy, nie wiem, na tych makach? Czerwone maki. Nie, ja bym zrobiła tego jeden do tyłu od tego otworu, nie? Żeby aha, ona... dobra. Jakiś motylek mi tu zapieprza cały czas. Ta kamera tak się fyrta, nie? Jak to przesuniesz, to tak nagle jakby Lara u góry gdzieś była. Tak. Jakiś bug. Dobra, to ustawimy. No, zaraz zobaczę, czy to w ogóle... No tak zrobiłem, tak jak mówisz. Tak zrobimy. A tutaj... Aha, do tego drzewa się niby nie da wskoczyć. A ta woda? Idę na ten przycisk, w cholerę. Ty, a nie leży coś na tej... Co mi się wydaje. Na czym? Na rybie. Nie, chyba ci się wydaje. A wiem, widzę to. No, no. Tak. Tak? Tak, czy to jest jej ogon? Mam wrażenie, że to jest jej ogon. No to wygląda tak, jak to, co my potrzebujemy do tego wziąć. Kłóć i ogon. A zresztą nie wiem, ale chyba to może jej ogon. To. Nie wiem, czy tam się da wskoczyć na nią? Nie. Nie wiem, idę do tego przycisku po tej drabinie, a to boję się, żeby to co na czas nie było. Ale no ja zrobiłem najpierw tamten z... Teraz idę po drabinie, a tamten już zrobiłem z tą platformą. Nie wiem, co to robi, te przyciski. No zaraz zobaczymy, bo będę teraz... To się podniosło jakby. Tak? A to nie słyszałem. A zrobiłaś ten drugi też? Nie. Aha. A jak tam wejść z powrotem do góry? No po schodkach. Otworzyła się jakaś jedna z kratek, a są trzy. Po tym jak przyciski dwa wziąłem, a tutaj zrobiłem. Dźwignię jeszcze. Wiesz, Aga? Że co? Kratka się odsunęła. Jedna z trzech. Więc jeszcze musimy gdzieś zniwelować jeszcze dwie kratki. No dobra, a te dźwignie... No to tutaj ja nie wiem nic. No mi przy tym przycisku nic nie pokazało. No bo jeszcze jeden przycisk. Dwa musisz wcisnąć. Ojej, polecę. Ja przeskoczę przez tą barierkę tu? Pewnie nie. Jeszcze chciałbym zobaczyć, czy tutaj z tej strony nie było też ten przycisk w dźwigni. Z każdej strony jest dźwignia? Pokaż. Tak, tu jest dźwignia, tam jest... A nie, dwie nie, są to dźwignie. Jest jej ogon. A, czyli dwie dźwignie są. Dobra. Dobra, zrobiłam dwie dźwignie i teraz... Dwa przyciski tak zrobiłaś, tak? Drugi próbuję, bo ona coś mi tutaj wymyśla. No ale co ty to robisz? Czyli na dole zrobiłaś dwie dźwignie? Tak. Dobra, idę na prawo. No ale czemu ty nie chcesz łapek wyciągnąć? Matka, jak tu ładnie nie jest, ale to fajnie zrobione tu. No ja nie doskoczę tam do tego przycisku. Czemu? No bo ona łapki o już. Łapki wyciąga, chowała i łebem tak drż. Czekaj, robię ten drugi przycisk. Ona pokazuje tą kratkę, to co tamten zrobił? Boże. Skoro tutaj pokaza... O matko, jakaś zagadka. A gdzie poszedłeś w ogóle? No jak już wzięłaś te dwie dźwignie na dole. Na dole, tak. No to jak wejdziesz na górę, to poszedłem na lewiznę. Czyli tą lewą kratkę, która się otworzyła. I tu jest zagadka. No to ja nie wiem, która lewa to. No jak wchodzisz do tego pomieszczenia. Jak wchodziliśmy do pomieszczenia, tak? Tak, tak. Może larwa weź. No jak koło tego drzewa naboje były, wziąłeś do tak, buzi? Tak. Dobra, tu. Mówisz, że na lewo, czyli tak, tu. I tutaj musisz przyjść, bo ja nie wiem. Jest zagadka taka... Zamknęła się kratka za mną. Tak. I masz zagadkę z dźwigniami kolorowymi? No. No to teraz jedziemy z koksem, no. Co, bierzemy te zielone? A tu nie da się do góry wejść najpierw? Może tu no góry jest, wlazłem na górę, ale tu kończy się po prostu droga, tak jakby trzeba było czekać, aż klocek wyjdzie. Spróbuję zielone, bo takie symbole są... Idę. Spadła już jak zwykle. Aha, czyli to odsuwa te. Tu jest zielony i tam też jest zielony. Te klocki. Każda dźwignia odpowiada za jakąś kombinację klocków. Musimy sobie tak to zrobić, żebyśmy mogli wejść na górę. Wziąłem dwa zielone. To by było dobre. Dwa zielone by było dobre. Ja sobie zapiszę. Ja też sobie zapiszę. Na pierwszym, żeby nie spieprzyć. No. Dwa zielone i na przykład środkowy? Nie, środkowy mi ten teraz chowa. Środkowy nie. Dobra, środkowy z powrotem. Czy
to wraca. Tak. Dwa zielone zrobiłem. Ten pierwszy na samym dole, czy no, jeszcze raz? Tak, tak. To może niebieski. Środkowy nie, może niebieski spróbuję. Ja spróbuję czerwony. To spróbuj. Niebieski też nie. A czerwony? No, czerwony podniósł ten na dole, ale niestety się z środkowy zaś zdupcył. Nie, o Jezu, nie lubię takich rzeczy. Ale to... to kurde, nie ma jakiejś podpowiedzi na to? Głupie to. Czy my czegoś nie widzimy, bo takie... No, ale to czasami niestety trzeba... metodą prób i błędów? Tak. Są zagadki takie, które ty powinieneś ogarnąć, która dźwignia co robi i potem od razu wiedzieć, to jak zrobić, ale ja na przykład nie umiem takie, nie pamiętam takie rzeczy. A teraz? Teraz w ogóle schowałem wszystko. Boziu, ale porobiłem gówno. To pomieszałem tak, że... Dobra, ja z tym koksem jakoś tak... Odsunęło mi się to teraz. Idź ty w cholerę z tym. Wiewióry to znowu pójdą. No nieźle. Nieźle. No to znowu jestem w tym takim punkcie głupim wyjścia, że tej dolnej nadal nie mam. Nie mogę odsunąć tej dolnej. No ja mam tak, dolną, no dwa schodki mam, a potem reszta, dwa górne schowane. O Boże. Dobra, no próbuję. No tamto mi się schowało w pizdę. Za środkowy mi się schował. No teraz znowu wszystkie mi się pochowały. Jaki shit. To będzie takie, no naprawdę. Jest! Naprawdę? Tak. Aga. A jak ty? To które? To które mam się? Co? Mam tak, jak patrzę na to... O, czekaj, bo gdzieś wpadłam w dziurę. Ten ci układ ich może, nie? No tak, może to ma jakiś, chyba że jest po prostu jakaś kombinacja, że trzeba... Dobrze, no to tak, te zielone, bo stoję na prostych klocków. Dobra. Czyli pierwszą wajchę, którą mam przy ryju, to jest wajcha niebieska. No jak masz niebieską? I one, i te wszystkie, niebieska, środkowa i czerwona są na prawo, ten Jinx. Ja mam wszystkie na lewo prawie. No. A zielone są do klocków. Dobra, dobra. No i to już jest jakaś podpowiedź. O Boże, tylko weź, ja to zapiszę. Bo... Ciekawe, czy to przejdzie, wiesz o co chodzi, że ja... No wiem, nie kolejnością. No, bo ty może zrobiłaś jakąś kolejność. Tak, a weź teraz... Nie, dobrze, dobrze jest. Mhm. Aha, no, i tutaj jest jakiś przycisk. Boże, na szczęście, bo to ja tak nie lubię takich zagadek. Ja też. Nie umiem takiego. Bo to albo masz farta, albo będziesz robić godzinę. Tak. Aha, druga. No i co? No ale... Aha, czyli druga kratka, czyli jeszcze. No, a tam po drugiej stronie takie kule? Ale po drugiej stronie też jest klocek tam, nie? No tak jakbyśmy go potrzebowali. No jest coś takiego, nic tu nie można zrobić, nie ma tu jakieś łapkowane, coś tego. No ale tutaj te dźwignie żadne nie robią tego klocka tam? Nie, wiesz co, dobra, z drugiej strony idziemy po platformach, skaczemy. Po pochylniach. No tak, ale tam też jest klocek i ja nie wiem. Aha, o to ci chodzi, czy któraś z dźwigni... Boże, wpadłem na dół. Któraś z dźwigni nam ten klocek... Ale nie, bo byśmy nie skakali, bo by nas to zatrzymało chyba. Pokaż. Sprawdzę tylko. No ale tutaj jest jakby... Aha, tutaj trzeba chyba przód, tył, tak. No ale czy my ten klocek potrzebujemy? Nie, chyba nie. Chyba nie, co? Nie, to tylko chyba taka ozdoba była. Zaraz zobaczymy, nie? Ops. My to w ogóle jesteśmy, jakieś kulki? Kule takie wielkie, nie? No. I coś jest? Mogę tu wskoczyć? Na to idzie te kulki? Czy nie ma takiej możliwości? Weźcie mi ten flar, bo przecież... O tu. I te kulki coś robią? Te kulki można zepchnąć. Nie, to w ogóle wygląda jak w tym. Kaj to było tak... Aniversary, nie? Tak, tak. Tylko źle to zrobiłem. Zrzuciłem tę kulkę nie w tę stronę, co trzeba. A to chyba trzeba ją zrzucić. Ale ona się mi tu nie przeciśnie. Ale zrzucić chyba po tym tutaj, powiem ci... No ale ona mi się nie przeciśnie przez tym. A, dobrze mówisz, po tej pochylni. No, dobra. Po tym takim jakby moście, tak? Tak, po bokach. Mhm. Przy ścianie, dobrze mówisz. No ona poleci, może gdzieś tam wpadnie, nie? Tak. Oby to tak było, Boże. Czekaj, leci? Leci. No i tą drugą też, halo? Pyk. No i co? Aj, do tego dołu tam i coś przycisną one. Aha, tam. No, spoko. Cicho, bo kawę. Aha, coś się otworzyło. Tam może na dole? A ten klocek chyba, co my myśleliśmy, że to jest... Tak, zrobiło się przejście.
Jezu, to jest dalsze jakieś przejście, a tam tyle jeszcze przejść było, gdzie tak. To drzewo. Musimy pamiętać o wszystkim. Czy ten dzbanuszek, coś takiego? Aha. Czy jakieś kolory, czekaj. Zaś? A to nie jest czasem podpowiedź? Do tej zagadki? Powinniśmy najpierw tu przyjść? Nie. A ja wiem. Wziąłem... My sobie dali radę bez. Dali sobie radę bez. Nie wiem, nie ciągniemy ten łańcuch? No tak, ale coś się zadziało, ale co? Co? Takie... coś jakby... Jakby... Jakby łańcuch się coś... Jakby się coś otworzyło. Ale co? No nie, to tutaj chyba nic, tak? No nie wiem, to co raz ten łańcuch pociągnął, no wiesz ale... co, na raz może wystarczy, nie będziemy kombinować, bo... Ale co się zadziało? Teraz się stało... Co to teraz się stało? Może na dole była jakaś kratka, myśmy pominęli? Się. Ja idę, zobaczę. Nic tu nie widzę, a może nam otworzyło tą... A po prostu, może chodzi o wyjście, czy nie, bo... A może. Wyjście się otworzyło, no bo... No ale czy my coś w ogóle tutaj zdobyliśmy? Aha, otworzyliśmy tą tam kratkę jedną. Otworzyliśmy dobra. Kratkę, więc o to chodzi. No to dobra, to chodźmy teraz, jak wychodzimy te drzewo, na wprost, to na wprost. Dobra, druga strona jakby tego. Może ciemno. Pisze. Druga strona. Pisztolety. Jezu, jakie tu sale. No. Ładnie no, to ale zrobione. Aha, czyli dobra, do wody. Widzę, już że do wody? No bo nie ma innej możliwości. O Boże, widzę te pokrętło z czasówką. A ja widziałem chyba... Na górze. Kulę, którą chyba też trzeba zrzucić na środek. A tutaj też padłam jest... na kepę tu, do tej wody. Aha. Wychodzę. Aha, jest drabina, no dobrze. Czy coś trzeba szukać. W tych haszczach, słuchaj, naboje do shotguna. Można odpalić flarę, wtedy lepiej widać to. Co ty mówiłaś? Jakieś pokrętła? Ja nic jeszcze nie widzę. Ale to u góry jest te pokrętło, to z czasówki. Aha, wiem, które. Takie wielkie wahadło. Tak? No. No to... Co? A tą kolumnę można przesunąć? No one takie są tutaj spękane, więc... Podłogi, więc się nie da. Idę na górę, zobaczę w ogóle o co chodzi w tym. Nie wiem, ja tutaj tych zaś naboi nie widzę. No w tych jednych tam krzaczorach takich są. Tu jest łańcuch. Tam jest kulka. Gdzie masz pokrętło? A tu są. Tam jest apteczka. Tam u góry jakoś. Ale co? Tą drabiną wracasz tam, gdzie byliśmy, tak? Jaką drabiną? A jak ty? Gdzie ty wchodzisz teraz? To jest drabina? A jest drabina. Nie, tu idę teraz po tych filarach właśnie, ten jeden taki, co chciałaś go przesuwać. A tu? Idę na ten balkon tu, ale... I tu jest na tym balkonie łańcuch. No to czekaj, zobaczymy co ten łańcuch robi. Aha, no jest. Robi... Nie wiem. Łańcuch robi nic nie było słychać. A nie, na dole się odłożyła kratka. Aha, no tak, na dole, ale... otworzyła się kratka. No bo po bokach już nie da rady skakać, więc... Jezu! No czy ja muszę testować takie gówna... Muszę ja w kolumnie. Apteczkę, 12 apteczek mogę wziąć, śmiało. Idę, co tam zaś mnie ugryzie? Pies. Dźwignia tu jest. Tu jest dźwignia. Która? Ale ciemno jak w dupie, naprawdę. Coś idzie. O kuźwa. Co idzie? Au. Ale daj mi spokój. Gościu, daj spokój, nie ma co się tutaj... Ten... Nie wiem co się zadziało. Aha, po drugiej stronie otworzyło tak, się... Tak, tylko tutaj tego gościa najpierw może coś zostawi, nie? No właśnie cały czas ich sprawdzam za każdym razem. Ale mógłbyś ze mną tu chodzić?
Niby nic. Chodź, chodź, chodź. Ten też nic nie zostawił. No to walta się. No potrzebujemy jeszcze diament do tej... To co żeśmy wzięli, ten Jinx, nie? Aha. No jest tutaj chyba. Jeżeli to o tym mówisz, bo ja... Wiesz co, ja pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Nie, takie jakieś... Zawsze takie laski były. Tak? Ja pamiętam zawsze kombajn i to jest zawsze kombajn, trzeba było... No, taki dobra. Diamencik, czy jakąś kuleczkę na to dać, a jakieś takie... Mhm. Gdzie to stewka? Idę na górę po drabinie. Aha, jest czekaj. Jump dźwignię, widzę. Dobra, mamy to i teraz gdzie to wsadzić? Aha, a zazwyczaj się to wsadzało w ogóle do takiego postumentu. No. Że okrągłego. I, to, i takie tam były dwa kółeczka i było takie widać, że można to wsadzić tam. Aha. Tak, tak to wyglądało. Będziemy szukać. No. Wiesz, nie wiadomo jak tutaj. Aha, no ale gdzie ta jump? No tak wiesz, po boku, jak idziesz po drabinie. A, to... nie. Ja jeszcze zobaczę, bo tak zlazłem na dół, zrobiłem tą jump dźwignię, a jest jeszcze tam coś innego? Gdzieś, no, jakiś to... nocko gdzieś, coś indziej? No i nie widzę jej. A tu się otworzyło, aha. A no góry się otworzyło, tak? Tak, tak, u góry się otworzyło, żeby tę kulkę teraz zrzucić. Mhm. Dobra, no to idę z powrotem, z powrotem na drabinę, tak. Mhm. A mogę to zrzucić, tę kulkę? Mogę. Kulkę zrzucam. Ona te spada. Kulki to jak w aniwersary, co tam się strzelało do tego gościa, takiego taki posąg i ta kula leciała, pamiętasz? Ta, pamiętam, pamiętam. No i słuchaj, i tu jest... Aha, tę kulkę trzeba chyba dalej jeszcze posunąć, tak? Mhm. No bo ona nie wpadła mi do tego miejsca, wiesz, do tej miejscówki z tym symbolem, nie? Aha. No to zejdźmy na dół i popchajmy ją dalej. I to potem później ten kołowrotek, bo ten kołowrotek na pewno jest czasówką. No ale ona się kula. No ona mi nie chce iść, no idź. No leci, 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 leci. O, i stanęła. No trzeba ją popchnąć dalej. Boże, z niczym sobie tu nie radzą. I tu się podniosły te filary do góry, ale... A, no i teraz możemy zrobić kołowrotek, okej. Okay. No nie chcę tego nawet, nie chcę nic. Ale znowu na drabinę trzeba iść, okej. Okay. Dobra. No dobra, to idziemy na tą drabinę, nie? Tak. Będzie jazda. Będzie jazda. No, zobaczymy. Ile mamy na to czasu? Na pewno będzie na czas. Oczywiście, że... One zawsze są na czas, nie? Tak, tak, one zawsze. Nigdy nie było, żeby nie były na czas. Tylko raz, dwa, trzy... No właśnie nie wiem, ile? Pięć razy? Z pięć razy, no. No i dobra, no i biegnę. Aha, dobra. Aha! A to jak raz, ja mam to zrobić? Dwa... Co? No bo ja nie mogę do tych filarów... Aha, bo te filary trzeba sobie chyba przesunąć jeszcze. Boże! Naprawdę? No bo nie dasz rady, wiesz. Ej, o co chodzi. O Jezu, no. Mhm. No to ten do tyłu raz. Myślisz, że z raz wystarczy? Tak, bo ona już prawie mi doskoczyła. A wezmę dwa. Na wszelki wypadek, pokaż jak to wygląda. Ja bym wziął dwa, żeby były na środku. Dwa razy przesuwam. Stąd wtedy centralnie jest na środku. Aha, no i ten teraz też trzeba. Ty kuźwa, na gotowej myśleli, że no, nie za pierwszym razem. A to czas jeszcze drogę naszykować. Dwa Boże, razy. Jakie wymagania. Raz. Pokaż, no teraz będzie drugi. Dobra. Dwa razy będzie dobrze. No i zaś podam drabinę. No. Chodzimy. Dobra. A czemu nie? No nie, bo spadnę zaraz przez to. Ej, wywaliło mnie z kastonu. O. 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 Może klip z gry został nagrany. Weź tam zobacz, jak coś to ja robię cięcie. Okej. Zloaduję tylko ciekawe 4... 4, 9, 7... Oj, nie działa, cały czas mnie wywala. Aga.
Ty nie strasz. Czekaj, zrobię jakiegoś innego loada. To ja zrobię cięcie. 4, 9, 6 zrobiła w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, damy radę jakoś. Raz, dwa, trzy. Nie będzie z 5, 6 przerzucę to. Zobaczę, co z tego będzie. Nie no, 5 chyba razy, nie? 6 nie wiem, czy się... Nie wiem, słuchaj. To trzeba po prostu na takim... Na takim wybiciu się. Na jednym ranie pewnie, jak zwykle. No i kucnąć, wiesz? Bo nie dasz rady. No po prostu kucnąć? No jak już brama się zamyka, to musisz szybko kucnąć. Bo nie przelecisz przez nią. Znaczy ja miałem tak, że ledwo co. Dało aha, mi się. No to ja o Boże, spadłem na dół. To nie tak chyba miało być. Czekaj, jest... nie będę na tym slocie na razie zapisywać. A tutaj trzeba wtrynić tę laskę. No dobra. Okej, teraz spróbuję, czy ja to w ogóle sobie dobrze zrobiłam. Raz. Aha, dwa, i tu jest ten przycisk, który daje nam tą trzecią kratkę. No cztery, dobra. Cztery. Pięć. No. Ile robiłeś? Sześć? No sześć zrobiłem. No i biegniesz i musisz wycyrklować, żadnych łapek, po prostu biegniesz. Żadnych łapek. Nic. A, no to ona mi tu już nie doskakuje. No, bo musi być po prostu na jednym jakby biegu, nie? No mam to jeszcze raz. Ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają. W tej grze. A to my tu wychodzimy, no dobra. Okej. Jeszcze raz. Aha. Raz. No tam pod koniec musisz kucnąć, dwa, nie dasz rady. Cztery. Pięć. Sześć. No. Ale coś sprinta robiłeś, czy nie? Nie, nie. Po prostu biegłem sobie na YOLO, ale no, musi być na... nakuckane później na końcu. No dobra, tylko... Nie, o Jezu, źle se kucu, oj. No wiem, to jest to takie... Jeszcze głupie. Raz, krzywy. Wszystkie te trzy kratki się tu otworzyły. Ale u góry, tak? Tak, tak, u góry. No to ja nie widzę. Aga, na środku. Szliśmy na lewo, prawo, teraz bier i... No nie, tu jestem teraz, gdzie te kolorowe dźwignie. A to jesteś na dole. No jak ja mam być jeszcze wyżej? No naprzeciwko drzewa. Kurde. No jestem tutaj na drzewie. Tu jest taka fontanna leci. Tu ten ptak leży. No ale ty jesteś, czekaj, no fontanna, to jesteś na samym dole. A ty masz być na tym półpiętrze, tam po schodkach na górę. No jak jestem. Stąd wyszliśmy, to gdzieś masz tę fontannę. A tam! No to nie, no naprzeciwko fontanny. Po drugiej stronie drzewa. Już przyszłam stąd. Nie. Naprzeciwko fontanny, tak? Boże, spanikowałem. Naprzeciwko fontanny to... Aha, Boże, to ciemnica, to jak ja mam to widzieć? No ciemno jest, ciemno. No nie, to trzeba przyznać, że ten custom jest... Idę. Cholernie ciemno, to idzie. No ja nie wiem, ciekawe jak to... O Jezu! No ale dlaczego mi tak zrobiłeś? Bo skinąłem trzy razy. Mówię, nie powiem. Aga też musi skinąć. Boże, już biegnę sprinta, a jeszcze nawet ona nie leci. Boże. Dobry to... No kiedy to będzie? Za trzecią kratkę. Ten moment to jest najgorszy. Wiem, nie? No. O Jezu, filar, spadłam na dół. Co a ty coś jest? Z tą kulą... Ale to już było niesprawiedliwe teraz. Mnie dotkła na dole i umarłam. Tak? Mhm. No ja w ogóle zjechałem jakoś tak, wiesz, pobiegłem i ale na ona bok... tutaj mnie też zabija w tym filarze, bez sensu. Odskocz tak gdzieś na bok, jak będziesz teraz, wiesz, lecieć, jak cię kula goni, no to... No. Trzeba tak zrobić, bo inaczej się nie da.
Słuchaj, mamy pierwszy kluczyk, a ty mówiłaś jakieś klucze? Cztery, tak. O że cztery Boże, są potrzebne. Boże. No, tutaj mówiłam, że to tak będzie. Że będziemy zdobywać po kolei. A tą kulkę można jeszcze przesuwać później? No właśnie nie wiem, czy ja wolę jej nie dotykać, bo ona mnie zabije cały czas. Znaczy jestem tu przy tej kuli, ale nie. Mhm. No to czekaj, no to co my teraz możemy zrobić? Możemy się stąd wrócić, tak? Czyli mamy pierwszy klucz. Czyli spadamy stąd. Ta lokacja jest już zaliczona. Nie ma drugiej kuli. Nie. No, oby. Nie, no by. Przecież bym powiedział. No, na pewno. Aga, ja stąd idę. Ładna muzyczka. Bardzo ładna, podoba mi się to. Athena, tam na ekranie ładowanie jest jeszcze jedna kombinacja. Może jakaś sekretowa? Ej, a czego kombinacja? Tych dźwigni. Aha, dobra. No to wracamy się do tej dźwigni w takim razie, nie? W takim razie. No to teraz jak wychodzimy stąd, to... Nie wiem, idę. No, tam gdzie ta fontanna mówiłaś, tam jest to wyjście. No, idę. Wracamy do tego posągu, tego z tym gościa z tym, na tym koniu i naprzeciwko jest kolejna kombinacja. To jest dół, góra, góra, dół, dół. Jak dół, góra, góra, dół, dół, tak? Tak. Dół. Góra, góra. Dół, dół. No i tak pewnie aż cztery klucze, nie? Tak, każda po prostu z tych sal pewnie będzie miała jakiś inny kolor klucza. Ja oczywiście stoję przed tą bramą, dlatego że sobie zakończymy w następnym odcinku. Okay, dobra, ale zrób sobie jeszcze tą kombinację tych dźwigni. No. Masz? No, już dół, stoję przed góra, tym góra, dół, dół. Otwartymi. Taka niebieska woda. Niebieska tam, nie? Woda tam jest, tak. Także dziękujemy Wam za dzisiaj, do następnego. Mhm. Pa, pa. Pa.